Przegląd sztuki Survival jest przedsięwzięciem artystycznym, które jest realizowane od 15 lat w przestrzeni publicznej Wrocławia. Początkowo miało taką formułę bardzo studencką, ponieważ wyniknęło ze współpracy zaprzyjaźnionych artystów związanych właśnie z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kuratelą pedagogów tamtejszej uczelni. Chyba nikt się nie spodziewał, że w krótkim dosyć czasie, bo na przestrzeni kilku lat ta impreza przerodzi się w coś cyklicznego, coraz bardziej rozpoznawanego w przestrzeni publicznej nie tylko Wrocławia, ale w ogóle na gruncie sztuk wizualnych w Polsce. 15. edycja Przeglądu Sztuki Survival, zlokalizowana w Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, podzielona jest na kilka sekcji. Sekcją główną jest oczywiście wystawa, prezentacja 45 realizacji artystycznych rozsianych po całym budynku. To także wykłady i debaty. Scena dźwiękowa, która jest zlokalizowana w salach audytoryjnych, ale także w piwnicy budynku oraz scena architektoniczna. Trudność, ale też i cała przyjemność w pracy z takimi obiektami jak chociażby ten wynika z wielu kwestii. Pierwszą jest oczywiście to, że nie są to budynki wystawiennicze. W związku z tym te warunki trzeba stworzyć albo tak dobrać realizacje artystyczne, żeby one w jakiś sposób kleiły się z budynkiem, żeby były site specific, żeby były in situ, żeby rozmawiały z tym budynkiem, żeby były na miejscu. Survival jest takim festiwalem multimedialnym, to znaczy my prezentujemy zarówno obiekty, instalacje, performance'y, jak i właśnie działania interdyscyplinarne, stąd też obecność w naszym programie sceny dźwiękowej, która przenika się ze sztukami wizualnymi, często bardzo dosłownie. Ale też w bardzo wielu przypadkach właśnie współpraca z architektami ma ogromny sens, szczególnie w przypadku tego budynku, gdzie zaangażowanie Fundacji Jednostka Architektury pozwoliło nam na uczynienie z fragmentów tego budynku, jak chociażby rabata kwiatowa, właśnie wspomniane słynne oświetlenie, fragment elewacji, no i też powstały specjalnie na Festiwal Neon, pozwoliło nam to uczynić z budynku również obiekt sztuki. Propagujemy wiedzę na temat architektury współczesnej, ale nie tylko, wśród środowisk nie tylko architektonicznych. To znaczy chcemy, żeby społeczeństwo zwróciło uwagę na niedoceniane zabytki późnego modernizmu. Tutaj jesteśmy w perle z tamtego okresu. Znajdujemy się w najmłodszym zabytku w Polsce wpisanym w 2012 roku do rejestru zabytków. No i mamy nadzieję, że zostanie on zrewitalizowany w sposób taki, który przywróci mu blask, ale również przywróci tu życie. Tegoroczna edycja realizuje się pod hasłem rozwarstwienie, ale to rozwarstwienie oczywiście przekierowujemy również na takie myślenie już stricte z obszaru sztuk wizualnych. To jest niezwykle taka szeroka kategoria i sama forma jest pociągająca wówczas dla artystów. Te właśnie warstwy, które ta architektura oferuje, które można dowolnie interpretować, to rozwarstwienie niewątpliwie również odbywa się myślenie o tym rozwarstwieniu gdzieś na gruncie sztuki krytycznej, czyli jakichś przemian społecznych. To są niezwykle ważne w dzisiejszych czasach zagadnienia, które artyści wprzęgają do swoich artystycznych praktyk. I tego też nie zabraknie podczas tegorocznej edycji. Ponieważ ja się zajmuję filmem eksperymentalnym i bardzo lubię analogowe nośniki, klisze filmowe, stare kamery i w takich mediach pracuję, to od razu pomyślałem sobie, że warto by skojarzyć właśnie taki analogowy nośnik fotograficzny czy filmowy z kwestią chemii właśnie, nie? Bo chemia jest niesamowicie obecna i związana w filmie, w przemyśle filmowym i tak dalej. Ten moment, kiedy po prostu pod wpływem chloru się emulsja fotograficzna oddziela od kliszy i zaczyna się marszczyć, zaczyna ten obraz spływać i kompletnie zmienia swoją strukturę, znaczenie, staje się takim abstrakcyjnym fragmentem jakiegoś wspomnienia, no bo na klatkach filmowych to są wszystko wspomnienia, to jest to, co pamiętamy, to, co chcielibyśmy pamiętać, a to się właśnie rozwarstwia, odkształca, no to jest ta metafora zawarta w ogóle w samej pracy. Bardzo ciekawe, że udało się zbudować taką markę, no jednak to jest 15 lat i za każdym razem, kiedy Survival gdzieś się pojawia, to jednak budzi jakiś oddźwięk, ale nie ukrywam, że w tym roku ten zdecydowanie duży oddźwięk związany jest też właśnie z samym budynkiem, ponieważ od pewnego czasu ta kwestia problemu, nazwijmy to w cudzysłowie, architektury modernistycznej, szczególnie jeżeli chodzi o powojenny modernizm i co z tym robić,
jak z tym żyć. I ten problem po prostu istnieje, jest podnoszony przez wiele osób, wielu architektów, teoretyków, wiele środowisk. I sądzę, że to jest po prostu kamyczek, taki istotny kamyczek do tej dyskusji, do tego ogródka po prostu.